Uroczystej gali wręczenia nagród konkursu Złota Łódka 2020 Teatr, 10. Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje. Folkowe Inspiracje to festiwal, który tworzy młodzież zafascynowana kulturą i tradycjami narodów oraz grup etnicznych na świecie. Festiwal obfituje w nowatorskie prezentacje takie jak instalacje designerów, eksperymenty rękodzielnicze, międzykulturowe formy taneczne i muzyczne, muzyczne eksperymenty łączące tradycje i nowoczesne brzmienia, tradycyjne pieśni w nowej aranżacji. Do bogatego katalogu form artystycznego wyrazu i różnorodnych folkowych wydarzeń festiwalowych należy wpisać również teatr. Od pierwszej edycji różne, małe formy teatralne w wykonaniu młodych artystów prezentowane były na scenach i ulicach podczas naszego festiwalu. Od 2 lat dla młodych aktorów organizujemy konkurs Złota Łódka w kategorii teatr. 10. jubileuszowa edycja festiwalu odbywa się zarówno realnie, jak i wirtualnie. Trudny czas epidemii spowodował, że niestety nie możemy spotkać się w Łodzi z uczestnikami z kilkunastu krajów świata. I dziś jesteśmy ze sobą na odległość. Choć wiem, że wszyscy razem przed ekranami swoich komputerów, tabletów, telefonów. Pozdrawiamy Was serdecznie. Złota Łódka Teatr to konkurs odbywający się w oparciu o formy teatralne, teatru żywego i plastycznego. Adresowany jest do młodych aktorów, performerów i reżyserów, dla których teatr antropologiczny jest istotnym elementem ich twórczości. Inspirację twórczą stanowi folklor, kultura etniczna różnych narodów na świecie. Po coś ty dzieweczką nad rzeczkę chodziła? Czemuż ty warkocza nigdy nie nosiła? Miałabyś ty chłopca, bądź w tradycji siła, cośnia twoja wiadra. Miałabyś ty chłopca, bądź w tradycji siła, skrzynia twoja wianna, w słońcu by się skrzyła.
teraz oczekiwany werdykt jury i nagrody dla uczestników konkursu. Zapraszam na scenę dyrektora festiwalu, dyrektora Pałacu Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi, pana Adama Kochera. Oraz zastępczynię dyrektora Pałacu Młodzieży, panią Sylwię Dębską. I bardzo proszę o wręczenie nagród. Szanowni Państwo, wydarzenia teatralne towarzyszyły naszemu festiwalowi przez wiele lat, ale dopiero od 2 lat zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs Złota Łódka Teatr, aby dać duże, duże wyzwanie dla tych wszystkich, którzy kochają sztukę teatralną i tradycje narodowe, ludowe, folklorystyczne. W ten sposób powstały piękne spektakle i serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tym młodym aktorom, ich reżyserom, instruktorom teatralnym, którzy wielki wysiłek włożyli w to, żeby w tym roku, w tym trudnym czasie, na swoich rodzimych scenach, placach zorganizować i zapisać w formie wideo swoje przedstawienia teatralne. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że ta forma Złotej Łódki rozwija się również tak jak i pozostałe kategorie wokal, choreografia, muzyka, foto, wideo. Cieszymy się bardzo. Jeszcze raz Wam ogromnie dziękuję za teatralne doznania. Protokół z posiedzenia jury konkursu Złota Łódka Teatr w formie wirtualnej. 10. Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych – Folkowe Inspiracje. W wyniku oceny prezentacji konkursowych przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2020 roku jury w składzie Maria Woźniak, przewodnicząca, Dorota Gołębiowska i Anna Szoszkiewicz przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach. Teatr plastyczny. Kategoria pierwsza, 12-14 lat. Jury przyznało Złotą Łódkę dla Narodowego Artystycznego Zespołu Teatru Mody Debiut z Krzywego Rogu, Ukraina. Kategoria trzecia, 17-26 lat. Złota Łódka dla Teatru DH, Łódź, Polska. Kategoria Teatr Żywy. Kategoria pierwsza, 12-14 lat. Wyróżnienie. Art Studio Weseliuniczki, Krzywy Róg, Ukraina. Kategoria druga, 15-17 lat. Złota Łódka. Teatr Wazrażdienie, Tutajew, Rosja. Wielkie brawa dla wszystkich artystów nagrodzonych. Dziękuję dyrekcji Pałacu Młodzieży. Thank you.
Long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Said I hadn't been for Cotton Eye Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Dla laureatów konkursu prześlemy lub przekażemy przy okazji spotkania z zagranicznymi liderami. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali do nas teatralne przedstawienia konkursowe. Dziękujemy opiekunom, instruktorom i nauczycielom grup teatralnych, którzy przygotowali uczestników konkursu Złota Łódka 2020 Teatr. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej gali. Do zobaczenia. Folkowe inspiracje.